No i niestety, już w pierwszym gemie Iga Świątek. Doskonale zrobiła to teraz Iga. W pewnym momencie trochę zadrżałam o tę akcję. No to jest oczywiście ta potężność. No to chciałoby się rzec jeszcze jeden, co najmniej jeden taki dobry serwis. Przełamanie. Zła ocena, to była piłka zasięg. Za dobrze teraz wychłańca. Oj, miała teraz plan. No, troszkę jesteśmy zdziwieni, że nie. No to za drugim razem poprawiła Natalia Wichłańcewa, Rosjanka, wygrywa pierwszą partię 6-0. Dłużej, na razie nie, tylko przepychając piłkę na drugą stronę. Ofiarnie, ofiarnie Iga Świątek. Decyzja. Trafiła. Wichłańca właśnie brutalnie jak na razie przekłada na wynik. No brutalnie to jest dobre słowo w tym momencie, w tej chwili, no niestety. Natalia Wichłańcewa serwuje, przystanie 3-0. Ubiegły sezon nie był dla niej udany, miała także kłopoty z nadgarstkiem. Wygrała 26 meczów, 20 w eliminacjach w Shenzhen, jak już wspominaliśmy. Przebrnęła eliminację w Melbourne. Popatrz, dwie wygrane piłki. Wiedziała kiedy. A z drugiego serwisu. Yes.
i asem. Asem kończy ten mecz Rosjanka. Proszę Państwa, 6-0, 6-2, 53 minuty. No cóż, przykro nam, że tak to wyglądało. Podziękowania z kapitanami obydwu drużyn, także z panią sędzią. A zatem Natalia Wichlancewa zapisuje ten pierwszy punkt dla swojej drużyny. 1-0 Rosja Polska. My teraz będziemy czekali na drugi pojedynek. Tak jak już wspominaliśmy, Magdalinet kontra Anastazja.